No hej, witajcie. Witam was w ostatnim odcinku na Diablo 3. Stoją otworem, Nefalenko. Przed tobą ostatnia samotna próba. Nigdy nie sądziłam, że będę walczyć u boku anioła. A teraz nie wyobrażam sobie, żebym mogła iść bez ciebie. To był zaszczyt. Lecz oto chwila, dla której się zrodziłaś. Wybiła godzina triumfu ludzkości. Dobra, idziemy dokopać Diablo. Nie wiem, ile mi zajmie i ile razy będę do tego podchodził. Ale zapewne trochę mi to zajmie. Zobaczymy, za którym razem mi się uda. Fajnie by było za pierwszym, ale... wątpię. Siedmiu złych jest we mnie jednością, a imię moje Legion. Strata, trata. Aj. Zestunował mnie. No zobaczymy, no. Tylko pokonując nas, wrócisz do swojego świata. Lecz jeszcze nikomu nie udało się wyrwać z otchłani własnej grozy. Spoko. Ach, te jego sztuczki. Gin tam. See ya. Ktoś się wkurzył. Łap kryta. Lamusie. Aj, złapał mnie. Nie, 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 nie. Teraz zginiesz. Za pierwszym razem. Dobra, tu mogę wszystko w sumie pozbierać. Się sprzeda. Odnieśliśmy dziś zwycięstwo. Diablo został zgładzony, a wraz z nim wszelkie zło. Dopóki istnieją płonące piekła, dopóty będzie też zło. Czas pokaże. Okej. Okay.
Ostatecznie to serce śmiertelnika ocaliło dwa światy i pozwoliło wygnać najwyższe zło raz na zawsze. Aniołów i ludzi nastaje nowy dzień. Największy bohater ludzkości, Nephalem, powstał, aby stawić czoło ciemności, z którą duma nie pozwalała nam się zmierzyć. Raz jeszcze zajmę miejsce pośród was. Tym razem jako śmiertelnik. Sprawiedliwość dokonała się dzisiaj, więc odtąd będę mądrością. Dla tych, którzy zaryzykowali wszystko, aby nas ocalić. Od teraz i na zawsze będziemy żyć w przymierzu. Anioły i ludzie. W obliczu nowego, wspaniałego świtu. I tak właśnie kończy się historia Diablo. Tak, gratulacje, dzięki. Jestem poruszony tym faktem. A podsumowując samą produkcję, no można by się przyczepić do wielu rzeczy i mam wiele bardzo do zarzucenia Blizzardowi. Jednakże od strony technicznej, graficznie jest bardzo ładnie wykonany. Gameplay w sam raz na jeden raz nie ma tego typowego charakteru. Przynajmniej mnie tak nie wciągnął, żeby grać jak kiedyś w Diablo 2, że po prostu farmiło się całą noc, żeby mieć jak najfajniejsze itemki, jak najwięcej złota i tak dalej. Gdzie złoto nigdy nie było najważniejsze, a tutaj jednak jest walutą główną, jakby nie było. No i cóż, no trochę boli ilość postaci, ale tak summa summarum jest to jeszcze w miarę na poziomie. 5 klas to w zupełności wystarczy, żeby je wylewelować na maksa, zdobyć itemy, no to wystarczy, żeby zająć na długie godziny. No cóż jeszcze, sposób rozwoju skilli, fajny, ciekawe rozwiązanie. Trochę razi damage w postaci pierdyliadu liczb. Czegoś takiego w poprzednich Diablosach. No nie, no było też. Czarodziejka na meteor potrafiła zapieprzyć za 18 tysięcy tak na czysto, a w dobrze złożone itemy to i po 50, ale to najczęściej wyglądało tak, że większość padała na hita, nawet bossowie, więc chyba, że byli niewrażliwi na ogień. No cóż, no jest kilka rzeczy, do których można się przyczepić, a jest kilka rzeczy, za które można pokochać tą produkcję. Ostatecznie to wszystko, co mogę powiedzieć na ten temat. Jeszcze chciałem wam pokazać, jak wygląda system handlu między graczami. Tylko do tego chciałbym wrócić do głównego menu.
tutaj jeszcze troszeczkę informacji. Mamy nasz... O! Mogę dołączyć do znajomego. I teraz mamy tak, dom aukcyjny. Tu jest moje złoto. Tu są aukcje. I tutaj jeszcze brak ofert. Szkoda. Ukończone. Nie udało mi się kupić. Szkoda. No i tak. Jak chcemy stworzyć aukcję, to po prostu... Aha, bo to są niezidentyfikowane. Dobra. To zostawiam swojemu mnichowi, tak? Nie. To nie zostaje mojemu mnichowi. Dobra, minimum 100 tysięcy. Stwórz aukcję. OK. I już jest jako aukcja, tak? Jeden dzień i 12 godzin. Tyle zawsze trwają aukcje. Możemy wyznaczyć cenę minimalną, maksymalną i tak dalej. Tutaj od podstawowej możemy zacząć. Tutaj jest też spora odporność, to powiedzmy od 8000. Cena kup teraz jest na przykład również... to jest jeszcze fajne, też można za 9,5 startową. Może ktoś będzie chciał. I tutaj no 138 do siły. Za 5 zacznę aukcję. No i tak się wystawia te itemki. Oczywiście mamy stały dostęp do swoich wszystkich itemów na wszystkich postaciach. Mamy też, tu mam swojego mnicha, to jest nisko levelowa postać. Mamy wyposażenie, możemy konkretnie pod naszą postać poszukać na nasz level i tak dalej. Raczej nic ciekawego tutaj nie znajdę. Mam wymagany poziom 3, obrażenia. Na plusie lekkim, nic specjalnego, to sobie mogę stworzyć, tak? No ale tak to wygląda. Są jeszcze klejnoty. Wybierz jakość. Promienisty, gwieździsty, wybierz kolor. A potrzebuję, powiedzmy, topaz. Ilość 5. Szukaj. Jest. Cena za sztukę 19 milionów. Nice shit. Jest to bardzo opłacalny biznes. No i bardzo drogi także. Strony schematów. Los cienia. Los Kane'a. O kurde. Możemy całe zestawy. Wszystkie itemy ogółem. Craftować. Fajnie. Jakoś mi to umknęło. Strony i schematy, tak, i jeszcze możemy kupować złoto, ale to jest funkcja dla tutaj naszych rzeczy. Aha, musiałbym zrobić konto PayPal. Dobra. To sobie później zrobię. Ceny są różne ogółem. Można coś tam zarobić. Trzeba tylko stworzyć konto. Strony i schematy też można sprzedawać. Rzemiosło i barwniki. Klejnoty. Cena za sztukę. 41 eurocentów. Zawsze jakiś tam dodatkowy pieniądz może wpaść, jeżeli maniaczymy i ogółem gramy dużo. Czemu nie? Można w ten sposób zarobić. Dobra. Jeszcze może wam pokażę, jak wygląda
nasz mnich, którego posiadam. Mam go starczą mi z... Aha, dobra, znów grę. Jeszcze zobaczymy sobie tak na koniec, trochę pogram mnichem. To jest niska levelowa postać, więc zobaczycie, jak to wygląda od strony technicznej. Możesz przemówić Lei do rozsądku? Nie chcę zrezygnować z ratowania wujka. I nie powinna. Pomogę jej go odnaleźć. Dobra, to można wypieprzyć ogółem. Mam, wykopałem ostatnio kilka interesujących rzeczy. Może rzucisz okiem? Nie, dzięki. Mam tu odpowiednie rzeczy. A spodnie sprzedałem. Czemu? Nie chcę. Załóż. No. Dobra. Chodźmy, poszukamy twojego. Najpierw musimy od... Dobra, dobra. Chciałbym... Wykonaj. I teraz... A nie tak. Dostępne materiały. O. Może tak coś... Aha, 26. Czyli nie mam nic na swój level. Co bym mógł sobie zrobić? No trudno. A zobaczmy, co mamy tu. Czy mam coś na swój level? Na razie nie. No trudno. Idziemy więc punktem nawigacyjnym. Jak widać, mnich ma tylko siłę duchową. Otworzę ci bramę. Adria była moją matką, ale niewiele o niej wiem. Umarła, gdy byłam jeszcze dzieckiem. Wychował mnie wujek. Co się stało z twoim ojcem? Podobno był wielkim wojownikiem, który zaginął, kiedy Tristram opanowały demony. Spodnie płócienne to nie. Nic nie da. Bije w miarę fajnie ogółem. Trochę powolne póki co jest, ale wierzę, że później to będzie ownerem. Tutaj ukryte są tajemnice twojej matki. Ludzie mówili, że była wiedźmą, ale nigdy w to nie wierzyłam. Odsuń się. A co? Wykop go. Pięknie. No i tak fajnie to wygląda ogółem. Płócienne spodnie, krótki łuk, takie pierdoły mogę pozbierać. Pancerz 6. No ale znalezienie magicznych przedmiotów większe, więc... O, szarfa. Grube płócienne spodnie. Aha, to jest ten 8. Dobra. Oto klucz i dziennik mojej matki. Niepokoi mnie to, co zobaczyłam. Chcę dowiedzieć się więcej, ale to musi zaczekać. Najpierw trzeba uratować wujka Descarga. Odnajdę twego wuja. Ty tu zostań i spróbuj dowiedzieć się jak najwięcej. Dziękuję. Aidan przyszedł do mnie zeszłej nocy. Podejrzewałam, co kryje. I tak wygląda levelowanie ogółem. Pocieszyłam go... Najlepiej jak umiałam. Bez względu, no tutaj mamy. Się uda, piekło będzie kroczyć za nim. Nowy. Cienie znów zawisły nad Tristram. Lecz tak jak Aidan, odejdę, zanim nas ogarnie. Kolejny level. Fajnie to wygląda. O, oślepienie. Fajna sprawa. Ogółem pierwszy raz jak się przechodzi, to z reguły zdobywamy wszystkie nasze umiejętności. Potem za drugim razem zaczynamy odkrywać runy. No i runy są już z runami te
umiejętności są naprawdę OP często. Na razie to są podstawowe, nie mam sprzętu żadnego super. Tak sobie po prostu można pobiegać i trzeba twardo bić. Oczywiście ktoś nas może wejść high levelową postacią i szybki rush zrobić, ale ja zawsze byłem z tych, którzy woleli poprzechodzić samemu, więc ja lubię pobiegać tutaj tak totalnie sam na sam. No, trochę złotka. Te pierwsze levele to się bardzo szybko bije. No ale pierwsze przejście gry zajmuje dużo dłużej. Zwłaszcza jak bawimy się w eksplorację, żeby tego expa jak najwięcej zdobyć, to zajmuje to sporo czasu. Wiecie co, ja zmienię sobie z powrotem na zabójczy zasięg. Gwiazda spadła tutaj. Kamasze. Fija. O właśnie, i ogłuszyło tamtego. A dwóch zabiło. To jest właśnie cały urok korzystania z takich możliwości. Odrzuciłem go. I eksplozja zabiła kolejnego tam delikwenta. Też fajna sprawa. Fajny patent. Nowa wiedza. Szybańce są powolne i bezmyślne, ale ich spuchnięte i zdeformowane ciała skrywają wiele niebezpieczeństw. Ostre kolce, wygane pasożyty. Podobno szybańce są dziełem jakiegoś większego zła. Istoty tak mrocznej, że nie potrafią jej sobie nawet wyobrazić. No i właśnie też fajna sprawa. Przechodząc pierwszy raz, to uczymy się na temat każdego przeciwnika. Nawet jeżeli mamy jakąś tam postać inną, to dostajemy każdą nową postacią informacje na temat nowych stworów, jakie spotykamy. O. Znaczy chciałbym, o, tak to zrobić. Buty mam takie same, więc nie będę ich zmieniał. W sumie tak jakby zwiększyła się szybkość ataku teraz. Mam takie wrażenie. Mając dwie bronie. Ja dopiero poznaję tą postać ogółem. Nie patrzyłem jeszcze na żadne gameplaye, ani nic. Ale myślę, że później będzie naprawdę fajną postacią, przyzwoitą. Zmiażdżenie 4 za jednym zamachem. Tutaj 3. Tutaj pancerz taki sam, więc nie opłaca się tego trzymać. Jak się ma już jakąś postać, to wiadomo, że nie będziemy zbierać wszelkiego shitu, a tylko na bieżąco, żeby zmieniać sobie. Ale podoba mi się taki styl obijania przeciwników. No i właściwie to wszystko, co mogę powiedzieć
na temat Diablo. Jeśli będziecie chcieli jeszcze coś na ten temat wiedzieć, albo może chcielibyście zobaczyć gameplay z pierwszej części albo z drugiej, czemu nie, piszcie śmiało, z miłą chęcią gdzieś tam wcisnę taki projekt, że będziemy przechodzić od pierwszego poziomu do końca. Jakbyście na przykład chcieli zobaczyć jakąś inną postać niż mnicha, czy Demon Hunterkę, jak robię od zera i jak mi to idzie, czemu nie, też piszcie śmiało i ja się dostosuję, prawda? Bardzo chętnie coś nagram, to jest zawsze dodatkowy projekt dla mnie i będzie mi naprawdę bardzo miło. O! Bigo! Ha, zabiłem swojego pierwszego goblina. Tu są jeszcze zwłoki. Nowa wiedza. Przebiegłe gobliny rabują naszych kupców. A gdy ktoś rusza w pościg, otwierają sobie portal i znikają diabolicznie chichocząc. Wieśniacy sądzą, że gobliny służą wielkiemu władcy demonów o imieniu Chciwość. A co więcej, że portale prowadzą do jego krainy. Nonsens. No cóż. Szczerze nie udało mi się nigdy wejść w portal. To jest chyba niemożliwe za tym goblinem. No ale mniejsza. Tutaj wam ogółem podziękuję i do usłyszenia. Trzymajcie się, oglądajcie, lajkujcie, udostępniajcie, subskrybujcie. Ja wam dziękuję. To było Diablo 3. Prezentacja gameplaya. Do usłyszenia. Hejka.